Hejo, witajcie w piękną niedzielę. Ej, to na kamerze jest tak? Nie. To tak słońce świeci, tak widać. Patrzcie, mamy to siulę. Właśnie czyszczę to siulę. To jest bryczka, uprząż. Tu mamy bryczkę. Patrzcie, jak pięknie wygląda w świetle. O, i będziemy jechać. No chyba, mam nadzieję, bo Łukasz coś mówi, że powietrze schodzi z koła. Zobaczymy. Nie, Tośku? Tak? Księżniczka. Księżniczka będzie jechać, no. Kreszta koników już jest na wybiegu. Ja tutaj czyszczę to siulę. I... Aha, jeszcze swędzi pyta. I co? O, patrzcie, ile kurzu. Zakurzony kucyk. O, będę musiała też ogon wyczyścić. Ale no... W sumie tą stronę już tak trochę ogarnęłam. Jej. Ale futra ma. Fu. No. Fu. Ona ma pełno futra, a ja mam już futro w buzi. Warkocze już rozwalone trochę. Ale nie chce mi się czesać. Brudna pytka. Fu, Tośka, kurzysz się. Dobra, to ja tu czyszczę i zaraz będę nagrywać, jak będę ją ubierać. Dobra, Tośka wyczyszczona, wyczyszczone kopytki. Oho, kogo? Pet, co tu pali? Dobra. Nie mam już. Teraz będzie się domagać więcej. Agenciutka. Dawaj, Tosiek. Hop. O. Chyba jest dobra na nią, co? Ta biała. Mam nadzieję. Ale, Boże, czarny koń w białej tej tak ładnie wygląda, co? Tylko zobaczymy, czy o głowie będzie pasować. Bo to jest takie duże o głowie. Gdzie tu jest pod ogonie? Tu zleciał. Ono jest takie sprytne, że tutaj można tylko o sam ogon wziąć i wtedy zapiąć. To jest lepsze. Odprowadzimy na ostatnią wszystko. Tośka nie jest taka wielka. Łukasz, nagrywam. To poczekaj, podgłośnie, zobaczę, jak to tam działa. No to podgłośnij sobie. Tak, Łukasz zrobił... no. Łukasz zrobił w bryczce skrzynkę na boomboxa. Zrobiłem? Pięknie. A jeśli masz coś do skóry, to bym to wytarł. Mam. Przynieś. Co? Jest to jakaś... O, to jest idealnie pasuje, Boże. Wyzio! Jakąś chusteczkę tam w siodlarni. To... Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Bryczka była tam w stodole i się troszkę zakurzyła. O, tu jest. O, chusteczka jedna? Jedna. Patrzcie, jak to siulek pięknie wygląda. Tośka, stoisz teraz jak jakiś żółw. Co? Jak moja starsza przyjedzie, to ją tu zawołam, nagrywaj ją i powiem, że jedzie za mi bryczką, zobaczymy co zrobi. A bo jej nie ma, no właśnie. No i dobrze, niech jedzie. Niech się obejrzy na odcinku. To zaraz powinno być. Dobra, popręgos. A Radek gdzie pojechał? Do Strzałkowa. Strzałkowa. Okej. Jeden popręg mamy. Tu jest drugi, ale dobra, na razie nie zapinam. Nie, Tosiu? No tak, o, jesteś kochana. To jest ciężkie. To jest chyba najcięższe.
tego ziomka, co wczoraj do nas dzwonił. A, pozdrawiam w ogóle Tomka, jak to ogląda. Tomek wczoraj do nas dzwonił o 22:00 telefon, że ogląda każdy nasz odcinek i w ogóle no to takie, tak sobie pogadali z Łukaszem chyba z pół godziny. No serio, z pół godziny nagadaliście, nie? No także ogólnie mega. To o, Tomek z Małopolski, tak? Z Małopolski Tomek? No gdzieś tam światowo. Patrzcie, jaka piękna! Tośka, ja ci jeszcze ochraniaczy ubiorę. Teraz nie masz szczot, to łatwiej. Coś tak nosiła te z Holo Horse, bo mam takie... Boże, tu tak ciemno. Zapaliłam światło. O, te jej ubiorę. Bo mogę na przednie, ale nie, ubiorę i te. Patrzcie. Przetrę trochę. Tośka będzie się świecić. Serio? Patrzcie, ochroniaczki z Holo Horse'a. To siulowe. Kopytka ma wyczyszczone już, wyczyściłam jej. Patrzcie, ile brudu było w kopytkach. Okej. Okay. Tośka będzie się świecić. Ale jej odrastają już te szczoty, co? Odrastają jej te szczoty. No takie, takie ma bardziej takie irokezowe, co? Teraz. Dobra, to to. Okej. Okay. No to mamy Tośkę. Teraz jeszcze tylko o głowie. Zobaczę, czy to będzie na nią dobre. To białe, bo to białe to mi się wydaje, że trochę za duże było. I chyba w czarnym było, nie wiem, zobaczymy. Popatrz. Śpioszka masz? Śpioszka, dawaj. Patrz, ona już am. I am sama wzięła. To jest kochany koniec. Hop, ucho. Piękna dziewczyna. No i pasi. Idealnie, pozmniejszałam na ostatnie dziurki. Gitara. Grzywkę weźmiemy do tyłu, żeby nie przeszkadzała tu. Co? Paula, jak ty możesz takim wywalonym samochodem jeździć, co? Weź ten twój samochód, to roboczy, to jest jakaś totalna porażka w ogóle. O! Serio. 20 arów do siany w takim czymś. Powodzenia. Tosik, kto jest piękny? O, ona jest śliczna, Bosiu. Nie no, ta uprząż biała to po prostu wygrywa wszystko. Dobra, Dosia, czekaj. Czekaj, ja idę po lejce. Dobra, idziemy po lejce. O, ale tu ciemno, jak się wejdzie teraz z dworu. Tylko ja nie wiem, które miałam lejce wziąć. Bo mam krótsze i dłuższe. Ale to, o Boże, ja tu nic nie widzę. Dosłownie, chwila. Ja muszę tu poszukać tutaj. Czy, o, tu mam. Ale, bo ja po ciemku to teraz tak słabo. Tu są. To raczej miało być te chyba. Bo te krótsze to raczej, no ja nie wiem. Zobaczymy. Tylko te są... Kurczę, wiem, że któreś się nie mieściły. Się tu zmieszczą. Poczekaj, Tosiek. Dobra, to są git. Boże, Tosia jest super, że ona jest taka kochana, taka spokojna, co? Ona sobie stoi i nic jej nie obchodzi, rób się co chcecie. Później dam ci smaczka, Tośka. Całą kieszeń smaczku wzięłam. Żeby było jej przyjemniej. Chętniej, żeby chętniej jechała.
Hop, hop. Na razie tu odłożę Tośkę i tak będzie stała. Tu. Dobra, Łukasz, mogę ją podpinać? Podpinamy ją? Pomożesz mi tu, bo ja tu zapomniałam, jak to się robi. Ona już idzie. Tośka, co to był za bączal? Tośka! No! Tośka! Prrt. Dobra, stój. O, ale spadłam w dziurę. No, w dziurę wypadłam. Dobra. Chodź. Chodź tu. Okej, idę tu. Do tyłu. Do tyłu. Dobra, poczekaj, włożyła mnie gdzieś. No. Ją podciągniemy tylko. A, no dobra. Złapam z tamtej strony. Poczekaj, wyrównam ją. Okej, stój, Tosiek. No. Trzymam chwilę tą wóz. Dobrze. Okej. Ona jest za gruba do tego wozu. Nie jest za gruba. Czekaj, trochę do przodu. Chodź. Okej. Pry. O, kurczę. Trochę do tyłu teraz. O! I znowu do przodu. Jest niewymierzone. Czekaj, jak to było? Tu za te. O. Ty całe to drewno tam instalujesz? Jakie drewno instaluję? To trzeba włożyć tu. Tu. I to wtedy tu. Okej. Okay. O, dobra. Dyszel podpięty. Boże, Tośka, zaniatłam cię. Te pasy ciągowe. Daj mi tu jeden. Ona po prostu tak stoi. No i ale jest trochę gruba. Bo trochę jej się ulało. Przez zimę, nie? Słyszysz? Ulało ci się. Dobra. Teraz to idzie tu hamulce, a to tu. Dobra, pamiętałam. Przecież ja jej nie zapnę tu. Chodź no tu, Paulina. No już. Albo tu lekko to pociąg. Jakoś... Czekaj. Stój, Tośka. Ona musi trochę do tyłu iść. O. Dobra. Prrt. Jest spoko. Tak nie do końca, bo to... O, widzisz? To jest takie jeszcze zastane, co? Okej. Ona jest za gruba, ona tutaj się poopiera, patrz. Niech idzie do przodu, poczekaj. Stój, prrrt. Ej, ale to też trzeba trochę... Ok. Na serio, można to trochę wyżej dać, na co? Na małego konika. Łukasz, się... można to wyżej dać. To się wyżej obejrzy. No nie, wtedy wyżej to chyba będzie lepiej. Chyba... Albo niżej. No to chyba... Niżej chyba będzie lepiej. Ale tylko jedną dziurkę ja tu mogę zrobić. No ja też. Dobra, to my tu ogarniemy i... I mamy Tośkę ubraną. Patrzcie, jak pięknie wygląda. Jezu, jak cudownie. Szymon Woźnica. Nie przetrzymaj. Dzwoknij jej tam. W filmach, dalej. Dawaj. Tylko poruj się jej trochę, bo będzie się cofać. Nie ciąg, dalej. Dawaj. Tośka, dawaj, hop. O, jadę. Dobry. Nie mogę z tych psów. Patrzcie to. Ja nagram sobie TikToka, jak to fajnie wygląda. No. No nie wiem. Będziemy Oliwie na
No bo ile jest szóstka dziewczyn? Dobra, skręcaj tu. Mocno, mocno, mocno. Dobra, wyrobię, wyrobię. Dobra, wsiadam. Czekaj. I to siula wyjdźcie. Ale super. Ale ta biała to wygląda cudownie. Ona jak nietoszka wygląda. No. Mega ładnie. Nie ma miejsca na 6 dziewczyn. Na 6? No. Czemu 6? Tam jedna z przodu się zmieści? No nie wiem. Na tosi jedynie. Ta bryczka wytrzyma. A to koło jak tam nie spuszcza się? Kusiak, bo zaraz dziury wpadniemy. Ale dyzionika by musiało wysiąść. No. Ej, dobra, poczekaj. Slow, slow motion. Czekaj, dobra, o. Okay. Dobra, wyłączę na razie. O, i kusujemy. Faktycznie Jessica przyjechała. Jessica znacie już z rajdu. Gdzie zablokowali nam komentarze. Ej, zablokowali nam komentarze tam, nie? Kiedy? No, to był mega rajd kiddy wtedy. Tak? To tak się nazywało? Tak, nie? Uważaj, bo coś tam jedzie, Paulina, kręć. Poczekajcie, okej. Okay. Daj coś. Mam jedną rękę tylko, dobra. Daj Szymonowi kierownicę, albo kamerę. No co chcesz? No, no zaraz, zaraz tu skręcamy, nie? Samochód za nami. No i co? Daj kamerę. Idź. Jakieś auto. Ale serio, lusterko to by się tu przydało. Następny samochód będziemy skręcać. No. Jak ona żwawa jest, ja nie mogę, to siula. Nie ten koń. No w bryczce na serio, co? Na jeździe troszkę gorzej. Dobra, Teśka, zwolnij. Idźcie mi, do której wy pojeździcie. No my tylko tu w kółko i do chaty jedziemy. Okej. Okay. Hop. I skręcamy to się. No bo tu kółko i jedziemy do chaty, nie? No chyba? No bo to na tym działce trzeba. No. Dobra, jeździmy. Ja bym przejechała Audi. No. Jak ona fajnie żwawo idzie. Ona ma energię. No. Super to się. No jak ona tyle je? No. Ona musi schudnąć w końcu. To by dziwiło, jakby nie miała energii. Dalej Tosiek. To jest za jajo dinozaura tam. Nie wiem. Nie znam się. O czym on widzę, że już proste nagrywanie. Dobra, może wyłączyć na razie. Łukasz był w sklepie. Wiadomo po co. Nie. I tu my baczugi. Dobra, hop. Dawaj Tosiek. Ona usłyszała te chrupki. Idź, hop. Dobry konik. Oj. Otworzyć już czy... O, i byliśmy w sklepie. Jak to jedziemy? No możesz teraz jakąś paczkę otworzyć. Dyju, dyju. Ej, tu też leży paczka matki. Ej, a, ale to jest ten, pusta. Piękna to siulina. O, odskok Tosia normalnie zrobiła. Tu jakiś pimpek biegnie. Jedziemy. Serio, szkoda, że nie ma polnych dróg. Tam na działce to będzie się jeździło. Tam będziemy. Lepiej asfaltem? No nie. Polnymi lepiej. Ona podkuta nie jest, ale i tak ma... I tak szybko rosną kopyta, że przynajmniej sobie zedrze. O, wróciliśmy. Ja założę sobie na głowie ją najlepiej. Poczekaj, Tosiek. Uwaga,
O! Tak swędzi, to siula, tak swędzi. No tak się spać, jak się spociła, to futro. To futro najbardziej się spociło, nie? Że takie długie, a dzisiaj ciepło fajnie tak. Dobry konik. Dobra. Mamy tu. Tu jedno. Toszka, stój. Ktoś tu podjechał? Hanka? Hanka. Tu, tu. Odpinamy tutaj. Poczekaj, Tosiek. Poczekaj, zaraz ci dam smaczki, ale musisz poczekać chwilę. Nie od razu. I to siąże powiedzieć, czy nie pojedzie do nas na działkę. No dobra. Ej, pasy ciągowe. Hop. Jeden. Oh. No możesz zdjąć. Oh. Okej. Okay. Jeden mamy. Drugi. Masz, Szymon? No i mam, okej. Okay. Dobra. To tu super konik. Chodź. Dobra, musimy się rozpiąć, ale zwisa ta kamera. O. Dobra, na razie nie odpinam na chrapnika, bo ona się będzie wycierać. Żebym mi go... Dobra, teraz odepnę. Trzeba będzie umyć wędzidło. Mokra jak szczur, co? Tak, podobało ci się. Tak. No, dawaj. Tak, piękna to siula. Super. Dobra, to mamy odpięte. To możemy odpiąć, dawaj Tosiek. O, luźny ogon, tak. No, w sumie już wszystko zrobiłam. Co? Czemu? No trzymaj to. A co zrobiłem pierwszy? No, trzymaj ten, bo ja tu nie mogę... Ale u nas śmierdzi jak mokry śmierdzi, pies. Śmierdzi, co? Strasznie śmierdzi. No. Dzisiaj daj to. Tu jest sztywny, weź to odepnij. Kurde, Tośka. Ole ją swędzi wszystko. Ej, jeszcze ochraniacze. Tu. Ej, to suszymy to, czy co tu zrobimy? Do siodlarni chyba, co? Bo tu na słońcu to też tak słabo. O, to się no. Poczekaj, bo ona ma ten. Uwiąz. Okej. Okay. To do siodlarni? No chyba. Ok. Huh, Tosiek. Działaś. No. W ogóle to futro to takie. No właśnie. Ono ma takie grube to futro. No właśnie, że kurczę. Ona tak... widać, że typowo taka pociągowa, no nie? No. Teraz mi się w ogóle utyło. Tośka, zdjęłaś sobie znowu kantar. Tak, tak. Mhm. Mhm. I super. Dobra, chodź Tosiek. Chodź do siebie. A ja nie mam smaczka już. Oh no, muszę iść po smaczka. Przyniesiesz, Łukasz, smaczka? Kilka smaczków? Już żarcie, tak. No, wylet, źdźbełko. Cała Tosia. Dobra, i ubieram kanter, tak chwilkę.
Jest godzina 16. My już jakoś od 12 na działce. Patrzcie, jak ładnie już równiutko. To robiliśmy wczoraj. Tutaj sialiśmy trawę, ogarnialiśmy, a dzisiaj tutaj to całe, ta strona, prawa strona. Wyzbierawaliśmy kamienie, tutaj nie. Ale tam chyba z 2 godziny zbieraliśmy kamienie. Łącznie jest 4 takie duże łychy tura. I co? I zasadziliśmy zasialiśmy trawę ręcznie. W sumie Łukasz więcej, ale miał lepsze wiaderko. No co? Jak ty żeś, babo, to zrobiła? Co to? Przecież to jest tak wysoko, to są 2 metry. Może 2 metry? Nie, no ale 1,60 m na pewno jest. Ta jest głupia. No i teraz Łukasz bronuje tą trawę, żeby co? Żeby się nie rozlazła i zaraz będzie jeszcze wałował. I zaraz będziemy robić ognisko. I ognisko na koniec dnia. Sorki, że za mój głos ogólnie na tych nagraniach, ale od tygodnia już z katarem się męczę. Także hop. O, teraz widzicie, jak to jest wysoko. Ej, dobra, nie ma 1,60 m. To jest 140, 50 tu jest. Nie? Tak? Ja. Dawaj. Zejdziesz? Chodź. Idziemy dalej. No i tak robią. Dobra, idę tutaj pokazać działeczkę. Zobaczcie, już cała ogrodzona. Tam u góry będzie jeszcze odgrodzony maneż, kwatera dla Tośki, jakieś osobne kwatery jeszcze. A tutaj na całości, no nie wiem, jakoś będziemy musieli to przedzielić, żeby gdzieś trawa jeszcze tutaj urosła, właśnie ta, co zasialiśmy. No i będziemy się przeprowadzać tutaj z konikami. O, tutaj będzie taki nasz ogródek. Tu miejsce na ognisko, tu będzie jakiś ogródek, coś, żeby rosły warzywka. O, jest tam puszczona muzyka. Tu gdzieś chcę kurnik jeszcze sobie zrobić na kurki. I o, tak to już wygląda. Tutaj na razie zabraliśmy z ogniska te rzeczy, zaraz je weźmiemy. O, i tak to ładnie wygląda. Już te górki zniknęły. Wody już mamy podłączoną, także teraz tylko robić łazienkę. I będzie. Na razie w środku wam nie pokazuję. Pokażę wam, jak już będzie tam trochę więcej zrobione. I no, to co? Robimy. Ja teraz czekam, aż zbrunuję. Tylko przejedzie mi tutaj jeszcze wałem i ja tu już będę układać kamienie do ogniska i rozpalać ognisko będę. Nie? Mikusiu? 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 Tak, jesteś kochana. A ty masz tego dysia, co? Do fryzjera, Mikusia, już musisz iść. Tutaj patrzę, już uwałowane, więc już jest twardo. A oni co robią? Tam coś. No i póki co, bo ogólnie mówiłam, że będzie po 2 deskach, tak jak jest tam. Ale na razie zabrakło materiału i nigdzie nie ma takich dębowych desek. Także musimy poczekać, aż będzie towar dostępny. No więc fajnie, więc nie wiem, co my zrobimy, bo to ogólnie będą się rybaki po prostu zwiewały, bo to jest za wysoko. Nie wiem, zobaczymy. Może się uda jeszcze wytrzasnąć po tej desce. O, patrzcie tutaj, jak się kończy, jak się zaczyna ten ukos. To tu taki duży będzie, tam jakoś, tu będzie kwatera dla Tośki, kilka, nie wiem, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no nie wiem, coś takiego może. Tu będzie kwatera dla Tośki. A tutaj tam jeszcze za słup będzie plac do jazdy taki duży. No i tu jeszcze wybieg dla koników. Jakoś będziemy to dzielić na kwatery, żeby po prostu, no żeby też tutaj taki kwaterowy bardziej system był. Że na przykład właśnie jak tu Dakota maruje czy coś, no to Tiwiś musi być osobno, bo ona po prostu go męczy. Więc żeby były kwatery i może być też tak, że jak ktoś będzie chciał ze swoim koniem przyjechać do nas, to
też będzie Bóg na kwaterce. Wróciliśmy się tak na weekend czy coś, bo o, właśnie Łukasz tam robi. Porównuje teraz, tam posiadaliśmy taką trawę, żeby było pole namiotowe. Już niedługo toalety tutaj będzie robił, prysznic. Także będzie pole namiotowe, biwakowe, więc jakby co, to zapraszamy na wakacje. Będzie woda, prąd i będzie fajnie. Będzie można ze swoim koniem przyjechać i ten koń będzie mógł gdzieś tutaj właśnie stać. No, no i będzie musiał jeszcze za niedługo ogrodzić łąki, stamtąd zabrać paliki z tamtego wybiegu za domem, te na łące, i po prostu tutaj je zrobić i zrobić też kwatery na łąkach, bo łąki to będą też piękne, trawiaste. A tu jest tak cudownie, tu jest tyle terenów. No praktycznie za tym lasem mamy jezioro. Za lasem jest jezioro, tam chyba jeszcze jest jezioro jedno. Także tu jest dosłownie no cudownie. Tu są same lasy, jeziora, pola i nie no, tu jest naprawdę magicznie. Także jakby co, to kto chętny na przyjazd z własnym czterokopytnym. No. Dobra, co my tutaj robimy? Dobra, tu jeszcze wam pokażę, jak to pole namiotowe mniej więcej będzie. Że tu będzie część dla koni, a tu będzie część dla ludzi, pod namioty jakieś te, tam ktoś chciał przyjechać. I tam będzie, tam już wystaje, nie widać tutaj z daleka, prąd, woda, tam właśnie będzie kibelek, prysznic. Tu jeszcze jakaś taka duża, tam jeszcze taka duża wiata, żeby można było usiąść. Jakaś planujemy taką wiatę z aneksem kuchennym, coś takiego, żeby można było, wiecie, jakiś stół, blat. Jak ktoś przyjedzie, to będzie mógł sobie, no wiadomo, zjeść śniadanie, coś takiego. No i my też będziemy odgrodzeni, że tak powiem. Nam to starczy tylko to za domem, no takie ognisko dla nas i kurki, ogródek i w sumie tyle. Właśnie, że ta część będzie wielka. No. Dobra, oni robią i co? Tu mam już mało baterii, także nie zanudzam. Mam nadzieję, że wam się podobało i... O, patrzcie, Łukasz macha. Także jak chcecie być na bieżąco z naszymi robotami, czy w ogóle mam takie coś nagrywać tutaj, na tej działce, to zapraszam do subskrypcji i na nasze Instagramy pod linki pod tym filmikiem. Także do zobaczenia. Mika, Dyzio, papatki.